W Biskupcu nikt nie powinien mieć już żadnych wątpliwości, że zaczęła się jesień. Najbardziej kolorową porę roku witali już uczniowie szkoły podstawowej nr 3, przedszkolaki . Teraz przyszedł czas na szkołę numer 2. Już po raz 14 rodzice przygotowali jesienną ucztę, a zebrane na niej pieniądze przeznaczą na wsparcie różnych inicjatyw klasowych. Kosz owoców przedźwigała. Zaraz wszystkim wam pokażę, co wam niosła w darze. Powitajmy naszą panią jesień wielkimi okrzykami. Popularna w całej okolicy jesienna impreza to nie tylko zabawa. Będzie wam piękne bajki opowiadała. Dzisiaj otwieramy taką piaskowicę paleontologiczną, która jest częścią większego projektu, na której znajdują się takie elementy schowane w tym piasku. To są skamieniałości Warmii i Mazur. Dzieci mogą bawić się jednocześnie, no, troszeczkę zapoznawać się i z przeszłością, z tym, co było kiedyś, jak to wszystko wyglądało, dlatego że to, co znajdą, mogą sobie porównać z tym, co jest na tablicy. Także no, poznają troszeczkę i historię, i geologię. Może gdzieś kiedyś będziemy mieli uczonego. Niekonwencjonalne metody docierania do uczniów z różną wiedzą mogą liczyć na wsparcie finansowe wielu instytucji. W budowie piaskownicy w Biskupieckiej Dwójce pomógł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Bardzo często nauka przyrody to przede wszystkim nauka o przyrodzie ożywionej. Musimy pamiętać, że jest także przyroda nieożywiona, czyli to, co nam lądolud przekazał i przesłał tutaj na nasze tereny. Skały, skamieniałości to historia naszej ziemi, także powinniśmy także to pokazywać dzieciom. Sobota jednak była przede wszystkim festynem dzieci i ich rodziców, którzy zadbali o najróżniejsze atrakcje. W Biskupcu ponownie pojawili się organizatorzy akcji Serduszko Weroniki, wspierający zbiórkę na operację chorej, nienarodzonej jeszcze dziewczynki. To już ostatnia prosta i ostatnie chwile przed narodzinami oraz dalszą walką o życie dziecka. Potrzebujemy jeszcze 76 tysięcy. To jest kwota, która została do zebrania. Zebraliśmy już bardzo dużo, natomiast jeszcze dużo brakuje. I właściwie wchodzimy w ostatnią fazę tej zbiórki. Jesteśmy na ostatniej prostej. 18 października, czyli już niebawem, wyjeżdżamy do Niemiec. Były zbiórki inne prowadzone, gdzie zbierało się w ciągu jednej nocy 150 tysięcy, więc wierzymy w to, że no wszyscy staną na wysokości zadania i będą z nami do końca. Wszystkim, którzy zadbali o miłą atmosferę festynu, zrewanżowała się pogoda, zwiastująca polską złotą jesień.